Strażacy z województwa śląskiego nieco wcześniej obchodzili uroczyście Święto Niepodległości i wręczali medale i odznaczenia. Tegoroczne obchody były jednak szczególne, bo wśród wyróżnionych znalazła się policjantka Agata Haluch-Wilman, która na początku listopada uratowała 3-letnie dziecko ze studzienki. Policjantka z Jasienicy weszła do wąskiej studzienki głową w dół. Nikt inny nie był tam w stanie wejść, bo przepust miał niewiele ponad 30 centymetrów. Pod wpływem adrenaliny i człowiek nie myśli o innym w koło, co jest tylko konkretna sytuacja, dziecko płaczące i emocje. Myślę, że każdy z nas zrobiłby taki sam czyn, jeżeli była taka możliwość. Akurat tak się złożyło, że ja mogłam tam wejść i się zmieściłam, no i się udało. Dzisiejsze obchody są dla strażaków wyjątkowe, bo w tym roku Państwowa Straż Pożarna obchodzi 30-lecie istnienia. Każdy rok, można powiedzieć, jest inny. My jesteśmy pocieszeni w momencie, kiedy mamy mniej zadań, mniej wyjazdów, natomiast ciągle ewaluują nasze zadania, ciągle robimy kolejne rzeczy, w różnych przestrzeniach się rozwijamy. Ten rok na pewno był dobry, bo nawet patrząc na to, ile jest ofiar, jest mniej ofiar, więc nasze działania były skuteczniejsze, lub też społeczeństwo jest bardziej rozważne. Wśród odznaczonych za zasługi dla pożarnictwa byli dziś marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski oraz brygadier Arkadiusz Krzemiński, zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.